sali widowiskowej kina Diana odbyły się 17 prezentacje szkolnych zespołów artystycznych Złota Nutka 2017. Młodzi artyści prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych – przedszkolaki, szkoły podstawowe i gimnazjaliści. Szkoły ponadgimnazjalne nie zgłosiły swoich kandydatów. Oh.
pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. Nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą myć, tak damą myć, tak damą myć. I na wyspach bananowych dymy małe śnić. Oho, ho, 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 ho. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk, jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości dać. A nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, nie, nie zrozumie pan. To nie mój styl, to nie mój styl, to tak pić i z panem na wiarę żyć. I trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, tak damą być, tak damą być. I na wyspach bananowych bananówkę pić. Oho, ho, 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 ho. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świętości. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki z głową. Nie, nie, nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie ty damy, gdzie te damy są. Skocha się gdzieś, poszły w siną dal. Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Wyróżnienie dla promyków w kategorii klas 4-6. Zapraszamy serdecznie i gorąco brawa. No i gorące brawa, proszę Państwa, bo już mamy wyróżnionych i mamy laureatów drugiego miejsca. Cofnijmy się i troszeczkę się musimy ścieśnić, moi drodzy, żebyśmy wpuścili drugie miejsce, a konkretnie wpuścili naszych wspaniałych tuptusiów. Drugie miejsce, proszę Państwa, dla tuptusi. Dziewczynki, ale wychodzimy z tych kulis tutaj. Wyjdźcie troszeczkę do przodu, pokażcie nam się. Pan Grzegorz z Tygodnika Purlińskiego na pewno zadbał o cudowne zdjęcia z tej imprezy, więc jak patrzycie tutaj na tego pana, uśmiechnijcie się do niego i na pewno będzie cudownie. A zapraszamy pierwsze miejsce, czyli wesołe nutki, gorące brawa. Laureaci tegorocznej Złotej Nutki 2017. Tak jest.
Laureatów poprosimy troszeczkę do przodu. Całą tutaj ekipę z kuli zapraszamy bliżej. Tam, drodzy Państwo, też troszeczkę bliżej. Podejście, podejście do środka. I jeszcze raz poproszę o fanfary, czas na zdjęcia. I tak to wygląda, proszę Państwa, w kategorii 4-6 szkół podstawowych. Proszę Państwa, dysonans, trzecie miejsce, zapraszamy serdecznie. Świetnie, dziewczyny, gdzieś tam troszeczkę na lewo, żebyśmy wpuścili również drugie miejsce. I uwaga, uwaga, uwaga. Zespół Brevis, drugie miejsce, zapraszamy serdecznie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Gorące brawa, proszę Państwa. Naprawdę, jest nas już tutaj niewiele osób. My żeśmy tak rozmawiali z komisją, jak kiedyś przeglądy wyglądały i z niektórymi opiekunami. Przeglądy kiedyś wyglądały, moi drodzy, tak, że nie było mikrofonów, nie było tej całej otoczki. Występ a cappella to był na co dzień, a jeżeli ktoś miał pianistę, jakiegokolwiek człowieka, który robi akompaniament, czy sekcje rytmiczne kiedyś były, a jak już miał kasetę, to już w ogóle był mistrzem świata, miał podkład tak zwany dzisiaj. I proszę Państwa, my żeśmy kiedyś śpiewali a cappella. Także tak to wyglądało. Także gorące brawa dla Waszych opiekunów, bo tak to kiedyś na pewno wyglądało. I uwaga, uwaga, no ja nikogo nie zaskoczę w tym momencie. I widzę twarz opiekuna, tak jest, już może powstać. Tak jest. Fermata, pierwsze miejsce, proszę Państwa. Zapraszamy serdecznie. Jest fermata, jest wszystko połączone, bo wytłumaczę, żeby nikt nie miał żadnych obiekcji. Szkoła może zgłaszać dwa zespoły maksymalnie w dowolnej konfiguracji. Gorące brawa! 2017 rok, złota nutka, 18 złota nutka. Proszę Państwa, wygląda tak. Dziękujemy ślicznie, panie Dominiku, fanfary i tak to podsumujemy. Nazywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż na kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go. Popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień wyspał, nocą w karty grał, a ja nie wiem po co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Ja mówię do SOS, SOS. Sing, sing, ma koleżków trzech. Taki spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Ze znów jeszcze dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem po co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. W oczach schód i wyczuwam w jego głosie jakiś chód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Sing, sing, skoroneczku mój, gdzie się podział nienaganny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Ja mam widok SOS, SOS.
Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza Prudnika oraz Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz Prudnickiego Ośrodka Kultury zapraszam na jubileuszową 20. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 2 do 4 czerwca zapraszamy do hali sportowej OSIR-u w Prudniku przy ulicy Łuczniczej. Będzie to 3-dniowa prezentacja rękodzieła obejmującego malarstwo, rzeźbę, garncarstwo, metaloplastykę, koronkarstwo, haft, biżuterię i wiele, wiele innych artystycznych prezentacji. Wystąpią również zespoły folklorystyczne, odbędą się otwarte warsztaty tematyczne z rękodzieła artystycznego, degustacja kuchni regionalnej oraz już tradycyjny konkurs o tytuł Najciekawsze stoisko wystawiennicze i najlepsze potrawy regionalne. Wstęp na wystawie jest bezpłatny. Zapraszamy od 2 do 4 czerwca, od piątku do niedzieli. I tak w piątek, 2 czerwca, rozpoczynamy o godzinie 11. Wystawa jest zamykana o godzinie 19, a na scenie plenerowej i również w hali zaprezentują się zespoły artystyczne, m.in. grupy wokalne, taneczne z Prudnickiego Ośrodka Kultury. Odbędzie się o godzinie 12 konkurs kulinarny w restauracji Olimp, a także wystąpi Orkiestra Dęta Ośrodka Kultury. O godzinie 16 przewidujemy oficjalne otwarcie wystawy z udziałem władz samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i prudnickich, a przypomnę, iż patronat nad 20. wystawą twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego objęli ambasador Republiki Czeskiej Rzeczypospolitej Polskiej, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz marszałek województwa opolskiego. Natomiast patronat medialny objęły media Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Prudnicki Kurier Informacyjny, Telewizja Polska Opole, Tygodnik Prudnicki, Tygodnik Ziemi Opolskiej, Tygodnik Krapkowicki, Gazeta Prudnik 24. A organizatorem jest gmina Prudnik, Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik wspiera Prudnicki Ośrodek Kultury. Zapraszam Państwa przez te 3 dni do hali OSIR przy ulicy Łuczniczej, aby móc podziwiać, zakupić ciekawe produkty, które będą wystawiane podczas tej jubileuszowej 20. wystawy. Przypominam, iż w piątek wystawa czynna jest od godziny 11 do 19, w sobotę od 11 aż do 20, natomiast w niedzielę od godziny 10 do 17 i w niedzielę podsumowanie współzawodnictwa o tytuł Najciekawsze stoisko wystawowe oraz najlepsza potrawa regionalna. Będziemy mogli w trakcie tych kolejnych dni obejrzeć i podziwiać zespół pieśni i tańca Komorno z Kędzierzyna Koźla, zespół Koksiarze, dawno w Prudniku nieoglądany, kapelę Podwórkowo, a także zespół Lewiniacy z muzyką kresową. Jeszcze raz gorąco zapraszam w imieniu burmistrza Prudnika do odwiedzenia 20. wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place to have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lies to say to make the meaning come true. And then I think I wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
just right. Your perfume fills my head. The stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, Harry boy, it's winter for you. It's gonna take a lot to drive me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never night, as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of these things that I've become. Szanowni Państwo, informacja z działalności burmistrza Prudnika za okres od 28 kwietnia do 25 maja. Z ważniejszych spraw chciałbym przedstawić następujące informacje. Proszę Państwa, kontynuując informacje dotyczące wprowadzania zmian w systemie oświaty w naszej gminie po zaakceptowaniu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego przez opolskiego kuratora oświaty opracowane zostały arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017-2018 dla każdej z placówek oświatowych prowadzonych przez naszą gminę. Arkusze organizacyjne zostały opracowane przez dyrektorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego stosownie do zapisów artykułu 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, opracowane arkusze zostały przekazane przez dyrektorów do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, a następnie do organu prowadzącego. Wszystkie arkusze zostały złożone w dniu 27 kwietnia 2017 roku, a następnie zostały przekazane przez organ prowadzący do zaopiniowania przez opolskiego kuratora oświaty. Po uzyskaniu wszystkich opinii od kuratora arkusze zatwierdzone przez burmistrza Prudnika w dniu 18 maja zostały zwrócone dyrektorom szkół. Pan kurator zaopiniował pozytywnie wszystkie arkusze organizacyjne, jakie zostały przekazane do niego. Dyrektorzy w arkuszach organizacyjnych zgodnie z potrzebami placówek wykazali wakaty. Godziny te są przeznaczone w pierwszej kolejności dla nauczycieli gimnazjów
Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2, którzy będą w poszczególnych placówkach dopełniali etaty lub zostaną do nich przeniesieni. Na spotkaniu w dniu 18 maja dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania przedstawił wykaz godzin poszczególnych przedmiotów wykazanych w ramach wakatów w arkuszach organizacyjnych. Ustalono wspólne działania kadrowe podejmowane przez dyrektorów gimnazjów i szkół podstawowych. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że przy chęci wszyscy nauczyciele mogą pracować nadal. Szerokim echem medialnym odbiła się informacja dotycząca tak zwanego pakietu dla 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, mającego w założeniach poprzez dedykowane wsparcie w ramach krajowych programów operacyjnych rozwoju miast średnich niebagatelną kwotą 2,5 miliarda złotych w ramach 5 krajowych programów operacyjnych. W województwie opolskim do wsparcia w ramach pakietu kwalifikuje się obecnie 8 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Są to Prudnik, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Kluczbork, Nysa, Namysłów i Strzelce Opolskie. Mając na względzie wagę problemu związanego z utratą funkcji społeczno-gospodarczych oraz towarzyszące mu oczekiwania, postanowiłem, iż koniecznym jest sukcesywne przekazywanie informacji odnoszącej się do oferty deklarowanego wsparcia w ramach krajowych programów operacyjnych wraz z wszystkimi uwarunkowaniami jej towarzyszącymi. W ramach opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju dedykowanego wsparcia w ramach krajowych programów operacyjnych każde z miast, chcąc otrzymać jakiekolwiek wsparcie, będzie musiało uczestniczyć w ogłaszanym otwartym konkursie projektów, by pokonać innych wnioskodawców z listy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Preferencje stworzone dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze mają swój wymiar w dodatkowym kryterium punktowanym, które tak naprawdę dla grupy tychże miast staje się w tym przypadku kryterium de facto neutralnym. Dedykowane wsparcie w ramach krajowych programów operacyjnych dla 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju obejmuje istniejące już działania w ramach 5 funkcjonujących już programów operacyjnych. Program operacyjny Polska Wschodnia, jedno działanie. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, dwa działania. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dwa działania. Program operacyjny Innowacyjny Rozwój, jedno działanie. Pragnę niniejszym odnieść się do ogłoszonych już naborów projektów w ramach dedykowanego wsparcia zawartego w krajowych programach operacyjnych. Program operacyjny Polska Wschodnia. Program dedykowany dla 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Co w konsekwencji powoduje, że podmiotami uprawnionymi do złożenia projektów w ramach tegoż programu są jedynie podmioty zlokalizowane na obszarze wymienionych 5 województw Polski Wschodniej. I warunek ten wyklucza złożenie jakiegokolwiek projektu przez jakiegokolwiek wnioskodawcę z województwa opolskiego. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. W chwili obecnej ogłoszony został nabór do działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu. Zgodnie z aktualną wersją regulaminu konkursu wnioski będą przyjmowane od 8 maja do 9 czerwca bieżącego roku. Wnioskodawcą w konkursie może być szkoła wyższa, publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, przy czym może to być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tysięcy mieszkańców. Powyższe uwarunkowanie formalne odnoszące się do kwestii, kto może być wnioskodawcą w ramach tego naboru, powoduje, iż złożenie jakiegokolwiek projektu przez jakiegokolwiek wnioskodawcę z gminy Prudnik jest niemożliwe.
Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Na projekty dotyczące programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z aktualną wersją regulaminu konkursu wnioski będą przyjmowane od 22 maja do 2 czerwca 2017. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty. Instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWR, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. Projekty składane w ramach konkursu muszą być realizowane w partnerstwie ponadnarodowym, to jest z udziałem partnerów z co najmniej 2 państw członkowskich Unii Europejskiej, a niespełnienie tego warunku powodować będzie odrzucenie projektu na etapie jego oceny formalnej. 2 uwarunkowania formalne odnoszące się do kwestii, kto może być wnioskodawcą w ramach tego naboru, to znaczy podmiot zajmujący się aktywizacją zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz koniecznością realizacji projektu w partnerstwie ponadnarodowym, to jest z udziałem partnerów z co najmniej 2 państw członkowskich Unii Europejskiej, powoduje, iż złożenie projektu przez gminę Prudnik bądź też jakąkolwiek jej jednostkę jest niemożliwe, aczkolwiek nie wyklucza to złożenia ewentualnego projektu przez inne podmioty działające w Prudniku w sferze aktywizacji osób bezrobotnych i spełniające jednocześnie kryterium współpracy w partnerstwie z miastami, z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Na projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Zgodnie z aktualną wersją regulaminu konkursu wnioski będą przyjmowane od 22 maja do 14 lipca 2017. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. W ramach projektu wspierane będą działania, których głównym celem jest rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych i remediacja terenów zanieczyszczonych z przeznaczeniem terenu na cele środowiskowe w postaci parków miejskich i zieleńców, komunalnych lasów miejskich, komunalnych całorocznych akwenów z wodą niekonserwowaną chemicznie, przyrodniczych ścieżek edukacyjnych, komunalnych geoparków związanych z dziedzictwem geologicznym. Środowiskowe zagospodarowanie terenu objętego rekultywacją i remediacją oznacza, że minimum 70% powierzchni po zakończeniu realizacji projektu będzie terenem biologicznie czynnym. W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji w ramach projektu dopuszczalne będzie sfinansowanie elementów dodatkowych w postaci infrastruktury dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury sportowej, ścieżek, ławeczek, koszy na śmieci i tym podobnych, przy czym wartość łączna wyżej wymienionych elementów nie może wynieść więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Mając na względzie realizowany już przez gminę Prudnik projekt pod tytułem Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne, zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, którego zakres rzeczowy pokrywa się z elementami dodatkowymi możliwymi do sfinansowania w ramach proponowanego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, uważam za nieuzasadnione generowanie nowego projektu, który zmierzałby do stworzenia w gminie kolejnych parków, lasów miejskich czy też ścieżek
edukacyjnych. Jednocześnie deklaruję, iż na bieżąco będę przekazywał tak państwu, jak i społeczeństwu miasta za pomocą wszelkich dostępnych kanałów informacyjnych informacje o konkursach w ramach funduszy europejskich dedykowanych miastom średnim będących efektem deklarowanego przez Ministerstwo Rozwoju wsparcia w ramach krajowych programów operacyjnych. Chcę jeszcze dodać, że dzisiaj dyskutowaliśmy i prawdopodobnie napiszemy do pana ministra, pana wicepremiera Morawieckiego pismo, ponieważ wielokrotnie w różnych spotkaniach podnoszone są kwestie, że gmina Prudnik nie wydatkuje właściwie środków unijnych, bo nie tworzy warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw, nie tworzy miejsc pracy. W związku z tym napiszemy z pytaniem, czy w ramach tych wszystkich działań będą środki na takie działania, jak na przykład przygotowania hal Froteksu do funkcjonowania przedsiębiorstw. Żeby zamknąć pewien etap dyskusji o tym, jak można wydatkować środki unijne. Informuję, że zgodnie z budżetem gminy Prudnik na rok 2017 wszczęto lub przeprowadzono następujące procedury przetargowe i konkursowe. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Prudnik zmieniono termin otwarcia ofert na 30 maja. Z jakiego powodu na komisjach tłumaczyłem, dzisiaj dopiero będziemy zatwierdzali regulaminy związane z tym przetargiem. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Niemysłowice. Otwarcie ofert odbyło się 17 maja 2017 roku. Przetarg rozstrzygnięto. Umowa będzie zawarta 25 maja, więc dzisiaj, z Jerzym Sylwestrzakiem z Prudnika, prowadzącym działalność pod nazwą Pronabud Jerzy Sylwestrzak. Kwota umowy 29 520 zł. Ogłoszono przetarg na świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku. Otwarcie ofert odbędzie się 29 maja bieżącego roku. Ogłoszono przetarg na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2, przedszkolu nr 4. Otwarcie ofert odbędzie się 7 czerwca bieżącego roku. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Prudnik na 2017 rok z zakresu pomocy społecznej. Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, w którym wybrano ofertę Caritas Diecezji Opolskiej z Opola. Wysokość przyznanych środków publicznych 25 tysięcy złotych. Ogłoszono otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zadanie organizacja imprezy Prudnickie Senioralia 2017. Termin składania ofert 13 czerwiec bieżącego roku. Informuję, że wraz z odbyciem w 2017 roku zgromadzeń wspólników spółek gminnych upływa termin wprowadzenia w spółkach nowych zasad wynagradzania zarządów spółek. Praktycznie termin ten można określić ostatecznie jako dzień 30 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami, które zamierzam wprowadzić w zakresie kształtowania tych wynagrodzeń, z członkiem zarządu spółki będzie mogła być zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, czyli mówiąc wprost, rozwiązane zostaną z zarządami spółek dotychczasowe umowy o pracę, a zawarte zostaną kontrakty na zarządzanie spółkami. Treść umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na podstawie mojej uchwały przyjętej jako zgromadzenie wspólników poszczególnych spółek. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki będzie składać się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Przy ustalaniu części stałej wynagrodzenia zarządu spółki
Uwzględnia się średnioroczne zatrudnienie w spółce, jej roczny obrót netto oraz sumę aktywów. Z kolei wynagrodzenie zmienne będzie uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które określa zgromadzenie, a rozlicza i nadzoruje Rada Nadzorcza. Umowa będzie zawierać też obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu. Rada Nadzorcza określi również w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych. Spotkania w spółkach czy walne zgromadzenia w spółkach przewiduje w ostatniej dekadzie czerwca, tak żebyśmy mieli czas na spokojnie przygotować wszystkie przepisy, wszystkie dokumenty. Otrzymaliśmy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu projekt porozumienia związany z remontem mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad rzeką Prudnik przy ulicy Batorego. Porozumienie dotyczy podziału obowiązków związanych z budową dodatkowej przeprawy tymczasowej łączącej ulicę Kochanowskiego z ulicą Wańkowicza, w tym zasad przygotowania, realizacji i finansowania tego przedsięwzięcia, które obejmują. Pierwsze, przebudowę skrzyżowania ulicy Kochanowskiego i Wańkowicza. Dwa, przebudowę ulicy Wańkowicza w całości. Trzy, budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu w ciągu ulicy Wańkowicza przez rzekę Prudnik. Cztery, korektę włączenia ulicy Wańkowicza w skrzyżowanie drogi krajowej nr 40 z ulicą Kolejową. I pięć, organizację ruchu drogowego na tymczasowym obiekcie mostowym, która będzie odbywać się w jednym kierunku od ulicy Kochanowskiego do drogi krajowej nr 40. Porozumienie zawierane jest przy zastosowaniu zasad określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 25 marca 1985 roku o drogach publicznych. Inicjatorem i inwestorem budowy tego przedsięwzięcia jest gmina Prudnik, z tym, że budowa mostu tymczasowego stanowi realizację części własnego zadania inwestycyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaistniało w związku z koniecznością rozbiórki i budowy mostu w ciągu drogi krajowej 40 na rzece Prudnik, na którego realizację przekaże środki finansowe pozwalające na sfinansowanie budowy mostu tymczasowego w wysokości do 900 tysięcy złotych, które powinny być wydatkowane w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt całego zadania będącego przedmiotem porozumienia określono na kwotę 1 400 000 zł. Planuję, że porozumienie, które jest w tej chwili analizowane i sprawdzane przez służby gminy, zostanie zawarte pod koniec maja lub początkiem czerwca. W celu umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik, ustaliłem zarządzeniem, że spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład tego zasobu może być dokonana, oczywiście pod pewnymi warunkami, również w formie świadczenia niepieniężnego. O spłatę zadłużenia za lokal w formie świadczenia niepieniężnego mogą ubiegać się użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy spełniają łącznie następujące warunki. Zajmują lub zajmowali lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego gminy Prudnik. Posiadają zadłużenie w opłatach z tytułu zajmowanego tego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Prudnik i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, potwierdzonej dokumentami uzasadniającymi trudności w spłacie zadłużenia i wystąpią do dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z wnioskiem o zamianę zaległego świadczenia pieniężnego z tytułu zajmowanego lokalu na świadczenie niepieniężne. Przez opłaty za korzystanie z lokali należy rozumieć czynsz najmu, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
oraz inne należne opłaty, jak również ustawowe odsetki za opóźnienie naliczone od zaległych opłat, koszty procesu przyznane gminie Prudnik w postępowaniu sądowym dotyczącym tych opłat oraz koszty komornicze. Już w zeszłym roku w wyniku stosowania podobnych zasad część lokatorów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej, a posiadających zaległości, odpracowała zaległe czynsze na kwotę blisko 90 tysięcy złotych. Wydane obecnie zarządzenie jest środkiem dalej idącym niż zasady dotychczas stosowane, gdyż zwiększają krąg osób oraz skalę stosowanej dotychczas pomocy. W dniach 19-20 maja delegacja miasta Prudnik wzięła udział w dorocznym już 8. Festiwalu Miast Cheetah Slow. Gospodarzem tegorocznego festiwalu było miasto Kalety z województwa śląskiego, będące członkiem sieci od 2014 roku. Festiwal Cheetah Slow jest prezentacją dorobku potencjału miejscowości skupionych w polskiej krajowej sieci miast Cheetah Slow, których najliczniejsza grupa znajduje się w regionie warmińsko-mazurskim. Podczas festiwalu w Kaletach odbyło się zebranie członków polskiej krajowej sieci miast Cheetah Slow, gdzie podjęto następujące uchwały. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Sianowa do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cheetah Slow. Przyjęto uchwałę w sprawie recertyfikacji miast Lubawa i Olsztynek, które przystąpiły do sieci w 2012 roku i w tym roku upływa 5 lat od tego momentu, zatem powinien być proces ponownej certyfikacji. W sprawie uznania kompozycji pana Stanisława Dei z Lidzbarka za oficjalny hymn Polskiej Sieci Miast Cheetah Slow. Dokonano również wyboru gospodarza przyszłorocznego 9. Festiwalu Miast Cheetah Slow, gdzie będzie tym gospodarzem miasto Lidzbark z warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, przedstawiciele władz Stowarzyszenia, delegacje miast będących w sieci i Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cheetah Slow. W sobotę 20 maja miasteczka Cheetah Slow, jest ich w Polsce już 26, przygotowały specjalne stoiska promujące walory swoich gmin. Na kolorowych straganach przedstawiane były regionalne produkty żywnościowe, smakołyki. Miasta prezentowały miejscowe rękodzieło, poczynając od drewna poprzez sztukę koronkarską i biżuterię. Podczas festiwalu członkowie sieci Cheetah Slow chcą pokazać to, co mają najlepsze. Wydarzeniom towarzyszyły występy artystyczne. Nasze prudnickie stoisko przygotowane przez pracowników Muzeum Ziemi Prudnickiej, Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz Urzędu Miejskiego z pamiątkami i wydawnictwami promocyjnymi cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Szczególnie na stoisku, gdzie prowadzono warsztaty piernikarskie i na bieżąco wypiekano pierniki, bardzo licznie brali udział młodzi czy najmłodsi uczestnicy festiwalu. Podczas oficjalnego otwarcia festiwalu wręczono certyfikat przystąpienia do ruchu drugiemu z województwa opolskiego miastu Głubczycom. Rozstrzygnięto również konkurs ogłoszony dla mieszkańców w miesiącu marcu na spot promujący miasteczka Cheetah Slow. Przypomnę, że zwycięskim okazał się filmik z Prudnika autorstwa pana Mariusza Jaszczyszyna. To wszystko, dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam na kolejne imprezy, jakie proponuje Prudnicki Ośrodek Kultury od 2 czerwca. I tak 2 czerwca na terenie wystawienniczym zaprezentują się zespoły artystyczne, amatorskie, krajowe i zagraniczne, w tym sekcje wokalne, taneczne Prudnickiego Ośrodka Kultury. Zagra nasza orkiestra Dęta. Wszystko to w ramach 20. wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. A więc duża porcja muzyki i folkloru. 3 czerwca zapraszamy o godzinie 10 do sali wykładowej w zabytkowych piwnicach Pałacu Frenkla na warsztaty plastyczne Linoryt.
Warsztaty są proponowane dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Biurze Instruktorów POK. Warsztaty odbywają się w ramach projektu Zręczne Ręce, realizowanego przez Ośrodek Kultury w Prudniku i MIX Krnów. 6 czerwca, Szanowni Państwo, od godziny 8 prowadzimy zapisy na tegoroczną akcję letnią Kolorowe Lato w mieście Prudnik 2017 w oparciu o regulamin zapisów i karty uczestnika akcji letniej, które już są dostępne w Prudnickim Ośrodku Kultury. Zapisy odbywać się będą jak w latach minionych w zabytkowych piwnicach Pałacu Fręklów. Zapraszamy 6 czerwca od godziny 8. A w ramach naszego już 26 Kolorowego Lata w mieście przewidujemy 4-tygodniowe turnusy od 3 lipca do 28 lipca. Odpłatność za ten turnus wynosi 180 zł. Zajęcia rozpoczynają się codziennie od godziny 9 do 16, z wyjątkiem dni, w których organizowane są wycieczki krajoznawcze praktycznie całodniowe. Uczestnikom zapewniamy posiłki, czyli obiad dwudaniowy oraz podwieczorek, a podczas wycieczek prowiant turystyczny. Opłacamy również część kosztów usług podczas wycieczek, natomiast uczestnicy opłacają zakup biletów wstępu podczas wycieczek do Czech w koronach czeskich, a więc dzieci powinny posiadać dowód osobisty. W każdym tygodniowym turnusie proponujemy wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na kąpielisko lub biwak rekreacyjny na terenie Gór Opawskich, konkursy z nagrodami, dyskoteki, konkursy artystyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne. A w ramach odpłatności za akcję letnią zapewniamy wynajem autokarów, wyżywienie dzieci oraz opłacamy ubezpieczenie i część biletów wstępu. Przez cały czas trwania półkolonii dzieci będą pod opieką zatrudnionych wychowawców posiadających właściwe uprawnienia, a grupy dzieci do 15 osób, a więc bezpiecznie jak w domowym przedszkolu. Ilość miejsc jest niestety ograniczona i decyduje kolejność zapisów. Wpłata 180 zł równoznaczna jest z wpisaniem dziecka na dany turnus. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc. Prosimy przede wszystkim o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji uczestników akcji letniej. Szczegółowy program uczestników będzie dostarczony w dniu rozpoczęcia każdego turnusu. Ale dla ciekawości pragnę przypomnieć, iż każdy turnus przebiegać będzie pod innym hasłem. I tak pierwszy pod hasłem W świecie owadów. A w tym również między innymi wyjedziemy do Opola, zajęcia i zwiedzanie edukacyjne zoo w Opolu. Pojedziemy do Czech, do Wielkich Loszyn, tam zwiedzanie zamku, przejazd kolejką uzdrowiskową i zwiedzanie zabytkowego Muzeum Papiernictwa. Drugi turnus będzie przebiegał pod hasłem Afrykańskie Safari. Wyjedziemy do Zoo Safari w Ołomuńcu w Czechach, a w kolejnym dniu do brzegu na piknik na Florydzie, gdzie będziemy zwiedzać zamek, udział w przeróżnych konkursach proponowanych przez żołnierzy, a w tym również i wyjście na basen. Trzeci turnus to hasło Odkrywamy średniowiecze. Wyjedziemy do Złotego Stoku, gdzie zwiedzimy kopalnię złota oraz średniowieczny park techniki, a także Muzeum Minerałów. A w kolejnych dniach wyjedziemy do Czech, zwiedzanie średniowiecznego zamku Bołzów, galeria na Podgrodziu i najpiękniejsze w Czechach jaskinie kresowe pomorzyckie. Turnus czwarty to hasło Jurajskie tajemnice. Pojedziemy do Kletna, zwiedzimy jaskinię Niedźwiedzią, wodospad Wilczki zobaczymy, zalew w Starej Morawie, a także udamy się do Czech, do Ostrawy, do Dino Parku, gdzie jest unikatowa wyprawa do przeszłości Ziemi. Zastrzegamy sobie prawo zmiany wycieczek ze względu na pogodę. O szczegółach będziemy informowali dzieci już w trakcie akcji letniej. Przypominam, zapisy na tegoroczną akcję letnią rozpoczną się 6 czerwca o godzinie 8 w zabytkowych piwnicach Ośrodka Kultury. Również 6 czerwca zapraszamy miłośników turystyki o godzinie 17 do sali kameralnej na wyjątkowe spotkanie z cyklu Poznaj Świat pod hasłem Rowerem przed siebie po Europie, czyli podróże małe i duże prudnickich cyklistów. Będzie to program multimedialny przygotowany przez panią Halinę Chrobak. W dniach 6-10 marca organizujemy w Prudnickim Ośrodku Kultury już 14 międzynarodowe warsztaty polsko-niemieckie
Prudnik Nordheim 2017. Już Państwa zapraszamy gorąco 9 czerwca na uroczysty wernisaż prac plastycznych powarsztatowych, a także koncert młodzieży zespołów grających w Nordheim, a które będą uczestniczyć również w próbach z polskimi zespołami tu w Prudnickim Ośrodku Kultury. Będzie to muzyczne i plastyczne podsumowanie warsztatów 9 czerwca w godzinach popołudniowych. 8 czerwca o godzinie 12 zapraszamy do sali kameralnej na turniej szkół. Jest już to chyba 12 edycja konkursu interdyscyplinarnego dla dzieci, uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych, a imprezę organizuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku, wspiera Prudnicki Ośrodek Kultury. 13 czerwca o godzinie 10 w sali widowiskowo-kinowej, czyli w kinie Diana, organizujemy już po raz 13 małe konfrontacje teatralne o statuetkę czarodziejskiej lampy Aladyna. Jedna z najpiękniejszych imprez, jaką proponujemy dzieciom. Kierujemy to zaproszenie dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych gminy Prudnik. 13 czerwca natomiast o godzinie 17 w sali kameralnej reminiscencje z 38 rajdu maluchów. Kto chciałby jeszcze raz przeżyć tę imprezę, pooglądać ciekawe slajdy, krótkie filmiki z tej imprezy, zapraszam gorąco o godzinie 17-13 czerwca. Będzie to filmowa relacja z tegorocznej edycji największej imprezy turystycznej Opolszczyzny, a równocześnie uroczyste podsumowanie rajdu maluchów, podziękowanie sponsorom. Imprezę organizuje PTTK Prudnik, wspiera Prudnicki Ośrodek Kultury. 14 czerwca natomiast zapraszamy na cykl imprez plenerowych. Wierzymy, iż będzie pogoda i na naszej scenie plenerowej Ośrodka Kultury odbędzie się o godzinie 10 podsumowanie konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży romskiej z województwa opolskiego pod hasłem Barwy Romskiego Szczęścia. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku oraz Prudnicki Ośrodek Kultury. Tego samego dnia, 14 czerwca, ale o godzinie 12, również na scenie plenerowej rozpoczniemy 9 Dzień Kultury Romskiej. Będzie to przegląd romskich zespołów artystycznych, tanecznych, śpiewających. Również 14 czerwca o godzinie 14, w zależności od pogody, czy na scenie, czyli w plenerze, bądź w sali reprezentacyjnej Ośrodka Kultury, otworzymy wystawę fotograficzną pod hasłem Roma Rising autorstwa Hada Evansa Wiata. 14 czerwca, tego samego dnia, ale w godzinach już wieczornych o godzinie 17 na scenie plenerowej rozpoczniemy pierwszą w tym roku biesiadę romską. Wystąpi zespół Romano Kier. Zapraszam Państwa w tym dniu, w zależności na którą godzinę Państwo chcecie przyjść, aby podziwiać tańce, śpiewy, kolorowe popisy w wykonaniu zespołów artystycznych, młodzieżowych, dziecięcych i dorosłych, które przyjadą z południa Polski tu do Prudnika, do Prudnickiego Ośrodka Kultury na 9 Dzień Kultury Romskiej. Zapraszam gorąco.